Działania gminy Dobra związane z koronawirusem. Pierwsza zdalna sesja Rady Gminy Dobra. Komisarz wyborczy zawiesił referendum. Jakie płacimy rachunki za śmieci w gminie Dobra? Byliśmy na placu budowy nowego przedszkola w Mierzynie. W Wołczkowie powstaje nowe rondo. Gmina Dobra codziennie analizuje sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem. Na bieżąco odbywają się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wójt gminy Dobra Teresy Dery. Podczas spotkań sprawdzane są wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem gminy na rzecz mieszkańców. Jednym z wielu działań jest dezynfekcja wiat przystankowych w gminie Dobra. Strażacy z OSP Wołczkowo ubrani w specjalne kombinezony spryskiwali przystanki płynem dezynfekującym. Straż gminna każdego dnia przekazuje komunikaty głosowe dla mieszkańców oraz kontroluje przestrzeganie zakazu gromadzenia się i korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych. Uruchomiono pomoc dla osób starszych i samotnych w zakresie zakupów podstawowych produktów spożywczych. Dostępna jest też całodobowa pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy. Wójt gminy Dobra postanowiła również wesprzeć przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji. Mogą oni złożyć wniosek o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt gminy apeluje do mieszkańców o zachowanie zdrowego rozsądku, nielekceważenie zagrożenia, przestrzeganie zaleceń i procedur oraz o ograniczenie do minimum spotkań w większym gronie. 30 marca odbyła się pierwsza w historii zdalna sesja Rady Gminy Dobra. Porządek obrad liczył tylko 8 punktów, a radni mogli głosować przez internet nad 6 projektami uchwał. Uchwalono m.in. zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej gminy, określono program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zatwierdzono projekt dotyczący dofinansowania wyposażenia przedszkolaków w gminie Dobra z Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisarz wyborczy w Szczecinie podjął decyzję o zawieszeniu referendum w gminie Dobra ze względu na zagrożenie koronawirusem. Wójt Teresa Dera w wydanym oświadczeniu poparła decyzję komisarza. Drodzy mieszkańcy, decyzja komisarza wyborczego o przesunięciu terminów referendum jest jak najbardziej słuszna. Nie wyobrażam sobie w sytuacji zagrożenia epidemią możliwości bezpiecznego przeprowadzenia głosowania w lokalach wyborczych. Każdy, kto uważa inaczej, jest w wielkim błędzie. Zdrowie i życie naszych mieszkańców jest najważniejsze. Nowy termin nie został podany, ale raczej referendum odbędzie się nie wcześniej niż jesienią 2020 roku. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wynoszą rachunki za śmieci mieszkańców gminy Dobra. Ponad 72% gospodarstw płaci rachunki poniżej 75 zł miesięcznie, z czego 43% mniej niż 50. Rachunki w kwocie od 76 do 100 zł płaci 14% gospodarstw w gminie Dobra. Ponad 83% gospodarstw w gminie Dobra płaci mniejsze rachunki niż w sąsiednim Szczecinie, gdzie ryczałtowa opłata za śmieci w zabudowie jednorodzinnej wynosi 94 zł miesięcznie. Porównaliśmy też stawkę opłat za odbiór odpadów w gminie Dobra do innych gmin w regionie, które również przyjęły metodę liczenia od zużytej wody. Gmina Dobra przyjęła metodę naliczania opłat od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Ministerstwo Klimatu uznało tę metodę jako właściwą, wiarygodną i miarodajną. Gmina opracowuje nowe przepisy, zgodnie z którymi mają zostać wprowadzone ulgi za kompostowanie odpadów. Niedawno zajrzeliśmy z kamerami na budowę nowego publicznego przedszkola numer 1 przy ulicy Kolorowej w Mierzynie. W nowoczesnym budynku znajdować się będzie 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 2 szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne i pomieszczenia funkcyjne. Gmina Dobra pozyskała prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania na wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne, dodatkowe zajęcia i szkolenia dla nauczycieli.
Nowoczesna placówka w Mierzynie dla 225 dzieci ma rozpocząć działalność 1 września 2020 roku. W Wołczkowie na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Lipowej powstaje nowe rondo. Inwestycja realizowana jest w ramach budowy infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej Dobrą z węzłem przesiadkowym Głębokie. Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie ponad 10 milionów złotych. Całość prac powinna zakończyć się nie później niż do końca sierpnia 2020 roku.